każdy orać może, jakby nie było, jest bardzo... Dzień dobry. Pora na live. Zawsze jest dobra pora na, słuchajcie, oranie pola, tak? Znaczy nie będziemy orać może dzisiaj, tylko... Nie wiem w sumie, co będziemy. Co będziemy, to będziemy, a co nie będzie, to nie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Czy coś. Ach! Kura. Kura. Kierownica działa? Oj, 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 oj. Kurwa. Kurwa. Oj, 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 oj. Nie. Dobra, jestem. Coś pewnie będę za głośno, będę za cicho, nie wiem, bo mi się oczywiście... Była aktualizacja Windowsa, coś się porozpierdalało i teraz nie wiem, co się dzieje. No, Janusz Karpali, kurę, kogo odpali? No, sam się odpal, kurę, gniazdo. Będziesz grał, ja zawsze gram realistycznie. Ja jestem najrealniejszym graczem, słuchaj, jaki w Farminga kiedykolwiek grał, tak? Czy to jest, brona mechaniczna na dachu? Być może. Co nie zmienia faktu, że jestem najbardziej realistycznym graczem, słuchaj, w ogóle nie masz się o czym przyjmować, no to jest full realizmus, maximus i tak dalej. Czy za szopą stoi pojazd Flintstonów? Może? To jest zabawka. Tak. Miałeś. Tutaj makieta z filmu, czy coś, o, zobacz, kupiłem na Oliksie, była, prawda, tego makieta i taka, wiesz, do filmu zrobiona i matko jedyna, co się z tym pasem stało? Czy to jest dalej? You fucking what? Fucking what, mate? Tak to jest dalej. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Rozmarynowana, dziękuję za resuba. 9 miesięcy, to już wiadomo, co się po 9 miesiącach dzieje. Czy coś. Dobra. Kurde, słuchawki mam na odwrót? Coś mi się dziwnie ten dźwięk odtwarzał. Co, Salmi? Salmi? O, ja wiem, co trzeba puścić, czekaj. Od tych, onych, od kryształowych zamków to... O, słuchaj, wsiadamy w Audicę i jedziemy. O. Słuchałem sobie tego dzisiaj, jechałem, kurde, wieczorem w nocy autem jechałem, nie? Mazdunią jechałem, nie? I kurde, leciało. Mhm. Was fucking blasting. Ale to wiesz, to w Maździe siedziałeś, to nie działa w ten sposób, niestety. Ejo. Jeszcze był ten, jakaś piosenka, kurde, nie wiem, co to było za auto, jakiś kabriolet się z tego zrobił, albo był wcześniej kabrioletem, tak. I tam pod tira się chyba tam Porsche zmieścił. Nie, a, to Lambo było. I też tak, tak sobie zjechał na bok i tak sobie jeszcze jechał i tak go ktoś chyba omijał, wyprzedzał, chłop bez głowy siedział i muzyka, kurde, tak, napierdalała tam z tego, coś tam. To Porsche było, worku, nie? Coś tam. Tak, zostawiłeś ten, swoje życie w czarnym worku. Tak, tak, tak. To Porsche było akurat białe. Gościowi łeb ściął. No cóż. A ty odpaliłeś tego? Serio? Co? Co odpaliłem? O, jest, dobra. Jest git. Nie, nic. Bo jak Zajwa, zawsze... serwer? Nie, serwer. A, dobra. Muszę przełączyć paczki, no tak. Here comes the news. Czekaj, co to było? Jak to się nazywało, ta piosenka? Czekaj, here comes the... What? Jak się ta piosenka nazywała, ej? Nie wiem, z tego Porsche. Nie mam bladego pojęcia. Here comes the news, the rocketer... Co? Nie ma czegoś takiego, co ty mi tu mówisz? Nie tak się pisze, ale o to chodzi. Kurwa, no nie, nie ma, czy Spotify wyszuka. YouTube szuka, jak zapiszesz la 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 bum bum bum, to ci wyszuka piosenka, o którą ci chodzi. To jest giga.
No. Here is the news. A! Dobra, tak, to here is the news bardziej pasuje. Spotify nie ma takiej wyszukiwarki dobrej. Coś źle napiszesz jedno słowo, już wydupi. Już nie wie, o co chodzi. Nie wiem, co się dzieje. No, YouTube najlepszy. Firefighter, podłoga 00 Łeło, dziękuję za resuba Łeło. Pozdro ze zmiany Łeło. Z Łełiany. Dobra, czy myśmy mieli teraz coś robić? Siać, odchwaszczać, zachwaszczać, przechwaszczać, kuźła, nie wiem, było wałowane, ale to już chyba było wałowane. Nie wiem, zaraz zobaczę. A, to nie to. I mamy jęczmień oraz brzenizę. Rośnie sobie. Nawóz jest zrobiony raz. I chwastów jeszcze nie ma. Kwaści. Nie wiem. Dusia dołącza do serwera. A, 45 jeszcze było. O, właśnie, kupione tutaj. Ono było ścięte. Jo. Jo. Nazwa jak wczoraj, jo. Dobra. A, było, no. Trzeba je zakultywować. Znaczy zakultywować. Ja bym to od razu siewnikiem poszedł, bo mi się wydaje, że to będzie działać. Tak. Zetorym. Niby powinno, ale... Kurwa, że na... Że wsteczy... O! Co? Takie minus 3. Nie mogł się przyzwyczaić, no. Zapsi. Znaczy nie zapsi, tylko... Ale będzie fajnie z wami usunąć Suzgę. Kombajny bizon, no, no raczej, że bizon. Co byś, co byś ściął? Tylko ten siewnik mam taki, ten... Nie z modów, ale reszta to co do małych maszyn. To na dachu proszę zignorować jak coś, nie? Tu jest bizongę. Taki o, wiadomo. Mamy też sanki. Taki rozrzutniczek mały. Ursus G360. Taki o, 4011. Taki zetor do ciężkich zadań. Na dobrym kierowniku, kurwa. Opryskiwacz, kurde, ślęża. Pług agromasz czteroskibowy, co zabawnie wygląda przy 60, ale daje radę. I nawet ten tutaj daje radę z nim. Jest to pewna taka drobna, taka tylko, wiecie, tego. Co my tu jeszcze mamy z maszyn. Trzyczepka jest taka, mnie tylko bolą te burty wysokie, że się nie da ściągnąć tu z przodu, z tyłu. Forsztyt do robienia kosteczek i prawda tego taki rozrzutniczek. Nie pamiętam jak się nazywała ta marka czy coś. Nie, tu jest Lizard, ale to jakiś taki też polski na wzór polskiego zrobiony. Poznaniak? Nie. No. I jest taka prawda tego prasa. Kto mnie to zgasił, kurde? Jo, boże ich kurwa paliwo ciągnie. Ja to paliwo ciągnie. Ciągnik to ciągnie! Kurydy. O, kurwa, strzelisz. Elbram, dzięki za resuba się ma. 31 miesięcy też, kurydy. Jedna. Z życiem nie mają co robić. Pieniędzmi. O, tutaj rośnie ładnie, tu ładnie też rośnie. Czekaj, co? Czemu to... Aha, to jest podobane. Oj, sata. To jak będzie to działać, to w sumie drugi siewnik by można. A też nie, bo nie ma tego, nie ma masowo. Można w sumie kupić drugi. No nie wiem, no. No tak, ale to drugi ciągnik by trzeba było, jeżeli byś chciał to samo. Co my tu siejemy właściwie? To teraz można siać legalnie. We wrześniu. Coś można? Czekaj, bo... Gdzie to było? Klarendarz. Pszenica, jęczmień też. No, jęczmień, pszenica tego. Tych dwóch. Albo co wtedy?
No to nie wiem, no to kurde, co bardziej, jęczmień? Whatever. Jęczmień jest wybrany, to dawaj. A się kurwa kręcą. Nie wiem, na którym biegu to robić. Kurde, nie na trójce. Tak średnio widzę właśnie to działa, to co Kapo mówił. Halo. No. To tylko ten. Ej, znasz, kurwa. Działa. Kurwa. Bruch. Bruch. Bruh. Fajnie. Ej, ale słuchajcie, tak... kurwa, same te brony mechaniczne, tak się to nazywa, dobrze? Nie ranię no, tego jakoś bardzo? Same te brony mechaniczne, dokładnie te same, ten sam model, HK-25, osobno, normalnie robią to pole, nie? I potem samym siewnikiem jak najbardziej się da, ale tym kombosem dwa w jednym? Nie działa! Może to zajebioza, działało... stary, po prostu, kurwa... Może to po orce po prostu, wiesz, jest tak ustawione. Pewnie o to chodzi. Więcej modów, idź kup inne. No to zaraz weźmiemy, kurwa, stare brony, kurwa, sąsiada. No, ale mnie to, kurwa, grzeje mnie to, wiesz? No. Normalnie te same kuźwa, ten sam szpej, tylko bez siewnika, nie? No to normalnie da się. A siewnik, no, to da już się. Nie da się. Madge. Prawdziwie lepszy. No i kurwa, żeby w tej grze... No. Ups. Klikalkis. To jest... To są brony mechaniczne. No i te... HK-25. No i to kurwa działa. Samo. Mamy to na dachu wpierdolone. Ładnie się prezentuje. No. A to... HK-25 plus siewnik już nie działa. Magic. To jest też sianie tego samego, tylko ten wymaga więcej kunia i tak dalej, po prostu jest większy. Ale samo sianie, tak? Tylko to też jest kurwa od razu ten... To już potem jest większy, szerszy. W ogóle przednie bezpośredni reflektory zasiew. Nie działają. Niby to dopiero ma bezpośredni zasiew dodatkowo umożliwia, no ale kurde, przecież. No kuźwa, no to też ma ten. Nie rozumiem po prostu, no. Winagracza, no. Siewnik poplonów, a to rozpierdalator nasion po prostu taki chamski. Weź wypożycz. Ale co ja mam wypożyczyć to? Czekaj. Oj, do 60 był. No to ten dopiero. On jest, ma 6 metrów, słuchaj, wymaga 210 koni. Musiałbym szczepić wszystkie moje ciągniki w jeden, żeby uzyskać zbliżoną moc do tego, a i tak chyba braknie. Więc musiałbym kupić albo wypożyczyć jakiś większy traktor i to już się kłóci z tą zasadą małe maszyny. Tylko trochę mnie to, wiesz, po prostu denerwuje, nie? Że no to jest najtańszy siewnik, tak generalnie, i on ma te kurwa brony, które identyczne brony, najpierw trzeba z nimi jechać pojedynczo, a potem dopiero tym, jeszcze raz tymi bronami i siewnikiem, no po prostu nie mogus. Fajnie. Dusiek to weź, dawaj. Już można by kurwa sam siewnik, skoro to i tak chuja daje, przepraszam bardzo, Hyundai. To i tak można by po prostu samym siewnikiem zapierdalać, no to jest... Po co tak okay, to jeszcze? Taniej by wyszło. Co ty chcesz? Oddawaj. Aha. Siuntką! Zdejm z dachu innego! A nie zdejmiesz chyba. Nie zdejmę. Czekaj. No kurwa... Nie wiem, trzeba mody. Więcej może modów. Bierzemy mody jakieś? A mi to sobie bez różnicy. Siewnik. Jak chcesz? Siewnik G. Bierz. Jeszcze
Czekaj, no muszę zobaczyć, bo me to po prostu, wiesz co mnie to, kurde, to mnie grzeje, to mnie trochę grzeje, wiesz, trochę mnie czepie, jak o tym pomyślę. Jeszcze zimy nie ma, a chłopak grzeje. Już mnie grzeje, kurde, więcej modów. No kurwa, no bo co, kurwa, o. Dobra, zacząć od pługów, czy od kultywatorów, czy od siewników? Może od siewników zaczniemy. Czy coś polecacie, jakieś fajne? Tu jest jakieś a to jest duże. O, to jest Meprozet. Stare, takie konne. Horse Cider, o właśnie. O, 15 koni jest potrzebnych, to pociągniemy, kurde, byle czym. Nie, no coś takiego, wiecie, takiego, no nie, że ma, kurwa, 2 metry czy coś, tylko takie, no, w miarę rozsądne, nie, tylko z drugiej strony coś, co albo nie ma tego, tych bron, bo i mniej koni potrzebuje, możemy to 60-ką ciągać. Jarek Ogarek, pack, ej, bez kitu, brałbym. No. Tu jest jakiś agromasz taki mały. O, na przykład, proszę bardzo, 3 metry. No. Ile metrów ma ten obecny? 4? Coś? Czy 3-6, czy coś? Wiele on miał. Nie wiem. Czekaj, kurde. O, tu jest taki siewniczek. Ale to jest... To jest klasa. Ale ten pierwszy, co brałeś, to on tak typowo polski jest. To chyba nawet jest jakiś poznaniak, czy inne coś. Ten pierwszy, ten co brałeś. Emulować proces... What? Nie wiem, jakiś szpej, żeby sobie życie utrudnić. Jest Isaria i Unia. O, Isarię chyba ma Jarek, nie? Czekaj. O. Takie coś ma Jarek? No chyba coś tego typu, no. Tylko 3 metry. Trochę kurde! No to pojedziemy na 2, słuchaj, i będzie 6. Amazon 4 metry. Agromasz tutaj ten też ma 3 metry w sumie. 21 tysięcy kosztuje. A tamten... On 60 koni potrzebuje, lol. Tyle, o kurde, tu jest ma. Jakiś siewniczek. No to kuźwa, czemu takiego czegoś normalnie w grze nie ma? No kurde, 5 metrów sieje, 60 koni jest potrzebnych. Zajebisty. 5-2... Taki case, nawet chociażby. Masej jest jakiś taki, co ma jeszcze 4,30. A, o Jezu, a tu się da podczepić w ogóle 2 jakoś. Bez przesady. O, jakiś... 6 metrów, trochę za dużo. 20 zł. BTO! Nareszcie o normalnej godzinie wziął się do roboty. A, dziękuję za tego, za donate'a, Betery, lepszy ty. A co to jest? Amazone pack. Tu są jakieś brony właśnie, o, i do tego siewniczek jeszcze podpięty. I to ja lubię taki zestaw, o, tylko że to potrzeba 85. Dużo koni, to nie... No. No i to by pewnie działało, bo to są jako 2 osoby. Słuchajcie, maszyny. Dobra, bierzemy Isarię, ona jest tania, ma 3 metry. To jakby będzie 3-metrowa Isaria w razie czego. Ile to tam ma mega w ogóle? 6 mega, to przeżyjemy wszyscy, nie? No, ogarkowy pack, ja bym brał, kurde. I tę paczkę i Jarka. Znaczy co? Co? I jeszcze potem coś takiego szerszego, co to było. Ten case miał 5-2. No. Brzmi w sumie rozsądnie. Lizard ma 3-8, to nie. Ale... No to też ten agromasz, gdy zostaje, on też 3 ma. Ten Meprozet, kurde, jak to się nazywa w ogóle. Konny. Nie no, aż tak to małe maszyny, to aż tak małe to nie, to... Ten agromasz ma 3 metry, to już Isaria lepsza. No a tego case'a, to tego case'a, ile tam to kosztuje? 6 tysięcy też, co? Co tak tanio? Dolarów, nie polskich złotych. No tak, no ale no... No to chyba tego case'a i ten, tego co mówiłeś. Dobra, no to Jarek, takiego no. Case'a, te Isarie. A tu jeszcze, aha, to jest ten 4, 3, to nie. Dobra, no to tak jedno w każdym razie. Ten to potem jest przesada już, to jest 6 metrów i jakaś szczepka taka dziwna i w ogóle rzeczy, nie wiem.
Tu jest jakiś agromasz jeszcze, taki ciut większy. 3 metry, a to jest... To jest od razu z kultywatorem, nie? Można chyba... Taki trochę mniejszy od tamtych. Taki od razu już potem, wiecie, z, po prostu z kultywatorem, żeby był. Tu też jest. Chyba tak to wygląda. No tu jest 90 kunia. Ja bym go też zobaczył, takie coś. A on ten żółty to 3 metry ma tego. No ale wiesz, no a, jakby jedziesz dwa w jednym, no to jakoś to tam jeszcze ratuje. No i dalej jest to mała maszyna, tak powiedzmy. Powiedzmy. Dobra, myślę, że nie ma co szaleć. Już tu jest jeszcze jakiś Kneverland, 130 kuni, też 3 metry. To tamten lepszy, mniej koni potrzeba. Dobra, agromasza 3-metrowego. No ta, to mamy i sarię 3-metrową. Aha, czy chyba, że ten agromasz jakoś współpracuje z kultywatorami po prostu. Ten. Nie wiem. Chyba nie. Nie mam pojęcia. Średnie maszyny. A co to jest direct seeding? Nie mam pojęcia. Tego drugiego. Dobre, wyciep! Kurwa, którego drugiego? Masz trzy. Są agromasz, jest case i jest ten. A, jeszcze Alpego. Cztery. No to tutaj saria jest. Bezpośredni zasiew, bez kultywacji, co który, co że? To nie ten, tylko który? Direct seeding. A, chodzi mu o to, że bez nie musisz kultywować, aha, tylko od razu sadzisz. A, tam, dobra, Jezu. No tu nie wiem, o który jeszcze chodzi. Jakiś ten, dobra, inny. Dobra, jebać. Teraz jeszcze kultywator jakiś, ewentualnie brony jakieś mechaniczne albo coś. Unia grudziąc pzypack. Takie ciągane w sumie też. 0,9, 1,25, 1 metr, 0,7. Nie no. To są mikromaszyny. Taką unię trzyskibową miałem kiedyś. Też takie, żeby chociaż te 3 metry były. Siewnik do kukurydzy. A jak będziemy myśleć o kukurydzy, to może się za, może się pomyśli. O, tu jest taki chamski. Takie chamskie brony. No i to jest, kurde, to są brony. O, kurwa. O. Znaczy, ten kultywator brony, nie wiem w sumie. No to co, można zrobić tak, że Staltek ten, pazurek. Ja lecę z bronami trójkami, a ty za mną siewnikiem trójką. O, a tu się da siewniczek do tego przyczepić. Hej! 85 koni. A, ale hitch configuration metry. For agromasz SR300 seed drill. A, to o to chodziło. No ale to już trzeba potem większe ciągniki, bo to przecież te Ursusy to na koła tylne postawi. Rabesz ty ją bogiel, ja! Jakiś gorący solar, kuźwa. Unia grudziąc to 2,8. Nie, takie też 3 coś jakby było. Lizard, kurwa, skrzyn kolejowy. Kamierdolce leżą. Fajny. Stregr. Ptoszyny. Front kultywator. O, 4,5 metra? Co to za cuda. Jakiś scheatowany. Ten jest chudy chyba, Uniakos. Co by tutaj, kurde. Ja nie wiem, czym się to wszystko kuźwa różni. Tu jest takie z takimi pazurkami. Tamte miały takie kratki z takimi innymi pazurkami. Tu ma takie jakieś tarcze, które się kręcą. Tu coś innego, tu coś innego. No bo... Domyślam się, że do jednej gleby jedne, do innej gleby drugie, czy coś, jak tam zależy jakaś glina tutaj, coś tego, to jakoś może inaczej, nie? Czy o co chodzi?
Nie wiem, ty się mnie pytasz, jakim bym ekspertem był. No nie wiem, no bardziej niż ja na pewno. No a tu jakieś kuźwa teowniki się targa po ziemi też tam ten, z tymi kamierdolcami w ramach dociążenia normalo. Nie wiem, ja bym w sumie wziął tego, te takie wiesz właśnie ciągane, co były te 3-2 metry od Lizarda chyba. I polskie są typowo. No takie Lizard Harrows. O, a tutaj jest od 3 do 5 metrów. To za oponami, no o, dobre. Dobre. Opony się pierdutnie, będzie git. Pięknie. Widzisz? Dobra. Tu jest jeszcze taka unia, 2,5 metra, to może nie. Staltech pazurek, 3 metry. Ten z takim, żeby się wnik. Jakby tu Isarię do tego podepiąć, będzie to działać? Ja bym spróbował, 4 mega to ma, przeżyjemy, nie? Dobry. Tak. Dobra, Grubger. Unia Puma. Grubger. A to takie chudziutkie jest też. A to? Ale to takie mamy też. 3, 5, 8 metrów tu jest, ale taki szerszy, ale to tam... Dobre! Będzie... A to co? Osiem ma kebab. Też jakiś zdech jakiś pozbijany, coś kuźwa, nie wiem. Dla ryżu? Co? Co to za Just for soul. No. Tyle to nie. No bagno chyba jakiś trzeba. No. Bagno. Dobra, będzie. I gra wieloosobowa. Stwórz grę, zapisz 3. Alpego jed mypack. Dowy. Paskuluj. Casę 5100 bierę. Isaria bierę. Lizard brony bierę. I Staltek pazurek. Farming. 30 bierę. I będzie. Ja chłopie. Start. To potężne hasło na 3 znaki. 3 czepy, właśnie, jakieś przyczepki, kurde, bo mamy taką jedną, ale ono ma te takie burty z przodu i z tyłu za wysokie. No kurde, taki Jarek Pack normalnie. Kurde, no wziąłbym takiego. Żeby były tam jakoś fajne siuntka, żeby była jakieś przyczepki, jakaś Isaria taka właśnie. Kurde. Super osoba. Dobra, kup zrób. Dawaj konwój robimy, słuchaj. No. Zara. Tylko jak mi wyszuka... I... A to nie te pazurki. I to był Lizard Brony. O, to. Ile? 5 metrów? 31 koni, 5-metrowy. Nie wiem, można w sumie. Dobra, kurwa, co się będziemy szypać? Z oponami, no jasne, że z oponami. Jakiś stary, z tą w kolorze takim, takiego, takiej mini po prostu, chyba, że to taki bardziej, nie wiem. A brony takie, kurde, nie wiem. Też taki, tylko trochę inny, może. Taki czerwony. Może do prędkości na modhubie. Dobra. Kup, zrób. Dobra. Oraz siewnik. A tego trzeba sprzedać w pizdu, bo miałem tylko w kurwia. Te brony mechaniczne, wypierdalaj, dokładnie, dziękuję bardzo. Ten siewnik tutaj też, proszę bardzo, wypierdalaj, dziękuję bardzo, fantastycznie. I teraz siewniczek. Isaria, nie? 3 metry. Taki o. Nie wiem, czemu mi się to kojarzy z Hustarium. No a jak? A tak jakiego ja koloru wiem. Jarek ma i te Isarie? Też chyba niebieską. Czyli... Dobra, to whatever. Dobra, jebać. A, tylko czekaj, chyba tablicy nie ustawiłem.
Czy tu nie ma tablicy? Księżnik. Wiesz co, ma. Widzę, że on ma, no, niebieską ma, tak jak my mamy. No to fajnie, taka sama. No to doskonale. Pięknie. Dobra, i potem jeszcze jest taki gigasiewnik, to jest ten. Kultywator jest plus... A to jest dwa w jednym, ale tu nie... Co? Ej, a to też te same jaja chyba będą. Tu nic nie pisze o tym, że to już... Ale głupie. Dobra. Ale wiesz co, to jest... I oto dupca. A to nie jest tak, że wiesz, masz jakby te brony i doczepiasz do tego wtedy jeszcze dodatkowo siewnik jako dwa osobne te? No to podwójne brony? Nie. Nie, że masz brony i siewnik. No to, ale tu był też taki kombos, że brony z siewnikiem i osobno brony. Tak, ale tak jak jakby jak switchowałeś narzędzia... No tak, ale jak switchowałeś narzędzia pod G, to miałeś jako jedną maszynę. Tak. No. A tu chyba powinny być dwie, bo jak tak jakby doczepić, ale, nie wiem. No, ale jak to... jest i są te droższe, takie większe, no to no. Jest jako też jedna maszyna, a robi jedno i drugie. Nie wiem, nie znam się. A ja też nie wiem. Spierdolone, na chłopski rozum, by to działało. Dobra, i to było to, do czego można jeszcze doczepić... Siewnik? A, o. Zaczep do sekcji wysiewającej, to jest to? Chyba tak. Teoretycznie. Wygląda, no to ten trójzaczep, jak to się nazywa, powinien być też jakiś taki, chuj wie. Dobra, na razie coś tam mamy. Czy to jest? To był rozrzutnik, rozsiewacz, znaczy... Nie wiem. Mało. Dobra, i obiera 411, słuchaj. I jadę. Ale najpierw trzeba jeszcze z pola wrócić. Dobra, pobrało się. Z Etorym. I z Etorym. Fastownik? Nie. What? W sumie tak wygląda trochę jak pastownik. Dobra, masz. Czy ja zadykam? Chociaż... Nie wiem. Ciekawe, czy jest jakiś polish pack już po prostu dwójki. Pewnie jest. Chociaż tak jak w Minecraftie jest, że z każdą wersją farminga to coraz mniej tych modów jest. 13 ich było najwięcej. Fajne tam były te mody. Jo, już się tam utaje z łóżka, ani już ich zaspał. Jedenaste? Może? Nika modów ukradną? Wszędzie kradną. Pieseł, chłopie, uważaj, bo jo jada. O! O kur... Ale żeś teraz zrobił, Dusiek, przez siebie przejeżdż. Nie powiem, że go przejąłem, bo w sumie nie, ale doszło do kontaktu. Tak, wiem, że można zresetować traktor. Tepnąć je. Dobra, to biorę siódkę. Bierz siódkę i do wyjadymy. Ja chłopie, tylko czekaj, ty gumofilce ułoży, nie? O. Dom trzeba zamknąć, bo okradną. A, palimy dziada. No kurwa, nie na sanki. I. Dobry. Ale w tej 60... Tej 60 te nie działają. Przez nie. Co? Lampy, lol. U mnie działają, się ma. Nie. Ale mam nawet nie ping. Kierownica przekrzywiona, ja nawet nie wiem w sumie, czy w łazie też mam przekrzywioną, czy nie. Nawet jak nie masz, to trzeba przekrzywić. Nawet tam nie zwracam uwagi, no jest tam trójramienna, jak ona tam jest ułożona, to różnica. A, w sumie bez różnicy, no.
Dobra, targać brony czy siewnik? Co jest cięższe? Siewnik chyba będzie cięższy, nie? Siódkę zostawimy do siewnika. Dziwnie to brzmi w moim ułazie, kurde. No. Przecież ty go na Olmet oddałeś, lub. Ja. No i to jest sprzęt, słuchajcie, kurde, teraz to się czuje, że... No wiecie, no. Jak jest fajnie? No to dobrze. No to dobrze. Farming na VR-ze i bym tak pomachał ręką. O. Czy to w ogóle będzie działać? Powinno. I odymy. Bo mi może ping skakać, także no. To nawet się te, kurde, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale te z tyłu takie, kurde, ząbki czy whatever to jest, tak się bujają. No moje też się bujają tak, tutaj wszystko. Tylko taką samą animację mają, więc bujają się tak samo. Kłodzie! Wypadek by było, kurwa. Widać, że Francuz. To jest igranie. Chłopcie, to jest rosyjska ruleta. Bo... Jeszcze czapajka. Elegancko. Okej, kurwa, dalej pod sklepem siedzi. Idzie taki zawzięty, kurde, jakbyś miał kogoś wpierdolić zaraz. A jak? Idź się tam napełni nasieniem. Ja. Zaro, zapraszam na pole numer 45. Ja już jada, już będę robił. Jeżeli dobry to będzie działać. Bo ja już nie wiem, co będzie działać. Co tu działa w tej grze, a co nie działa. A tu... Kurde. Kaszkieta mogłeś sobie... Fucking fucking blinda. Pszenica czy jęczmień? A jęczmień. Dobre. Dobra, coś typu dwójeczka pewnie tu będzie potrzebna, nie wiem. Gazu oporowo. Działa! Ja pierniczy działa. O. Brony bronują. Wielki, great success. Ciekawe, czy się siać na tym da. Kurwa, oczywiście, że... O, na trójce nawet idzie, o kurde. Działa? Już ładnie się ustawić. Dobry. A, działa, ale tą teksturę... Tekstura po prostu taka. Ale teoretycznie jest zasiane? Ale zobaczę nawet na mapie, do pewności. Ale tekstura się jakaś zmienia? Coś się dzieje, czy nie? Mało jest widoczna, ale jest... rośnie, jako ten zasiany jest... dobry. To sobie muszę po prostu... Nie, znacznik sobie muszę odpalić, tylko i będzie git. Bym ja widział. A tak to sieje normalnie. Dawaj, zoraż mi daje pola? No to dawaj. Oraj mi pole. Elegancko.
Iga, kurwa, 15 na godzinę idzie. Rwie jak złoto. Takie zakręty z takimi bronami to nie bardzo już się łańcuszki by pourywały, nie? A tam... Pourywałby, kurwa! Nie, takie rzeczy żeśmy z Andrzejem robili. Trzeba trójeczkę wrzucić. Kurde, nawet nie. No ja to tekstury nie widzę w ogóle, żadnej innej. No nie, no. Czekaj, jest taka... Kulturowki. No. O. No zmieniaj to, kurde! Ta piątkę wrzucasz, jak jesteś pod górką. O. Ale powiem ci, że... z pierwszej osoby nie nada. Oj. Skarb. Tu żeś pojechał? To. W ogóle nie widać. No. Dlatego z tym zaznaczkiem jeżdżę. Znaczy jak się tak przyjrzysz, to widać jednak. A ja nie widzę. Haha, on jest ślepy, kurwa. No i moje... Ale coś tu jakieś jest ten... uproszczona procedura, ta tekstura nie jest tak, jak powinna być. Powinno się jakoś czymś innym przejechać, nie? Nie takimi bronami. No, siema Marcelo, dziękuję za resuba. Ale bronami to można po tym, po orce, wiesz. Tak to powinien być jakiś gruber albo talerzówka. Grubger. Mhm. Talerzówka, mówisz? Jo. O. To by, wiesz, przewrócić. Talerzówek to akurat nie patrzyłem. Grubger. Ale no... za talerzową to by można było się rozejrzeć jeszcze. Co? Co tam? Nie, tak w kurwicy dostanę z tym pingiem. Oczywiście wszyscy, wiesz... No taka siedzą, robota na odwal się, na dopłaty i no. Ja... Wes, skończ już. Ale ja ledwo zacząłem! Właśnie. O, sarenka, A, no tak, bo ty nie masz tej synchronizowanej. A tak ładnie sarenka ci się w te brony wbiła. Skończył pierdolić już? A to nie, nie, słuchaj, mi... no, mi za to płacą, za to pierdolenie, tak właściwie, nie, to tak... trochę nie bardzo. Ochota na Anno? A ja gram se w Anno właśnie ostatnio, tylko z kumplami i to w Anno 1404, bo jest... tańsze! Ciekawe, bo mi zgasł i nie mam hamulców! Nigdy jest głupie! To się da jakoś ustawić, kuźwa, jak może nie być hamowania, jak... kurwa... nie ma silnika włączonego w takim ciągniku. Nie rozumiem. Wiesz, bo to... pod nowe zrobione.
bardzo dobre mody, czy coś. Nie tylko tańsze, ale i lepsze. Nie wiem, czy lepsze. Podobne jest, tak szczerze, to dużo się ta gra nie różni jakoś jedna od drugiej. Jedyna taka największa różnica, jaką zauważyłem do tej pory, to jest taka, że w Anno 1404 nie trzeba mieć na wyspie jakby mieszkańców, żeby można było mieć jakieś budynki produkcyjne. A w Anno 1800 jednak trzeba było mieć na wyspie, jak tam powiedzmy były o ileś tam rzeczy, które potrzebują powiedzmy każde tam 8 wieśniaków, albo 8 robotników, albo 8 tam jakichś innych inżynierów do roboty, no to te osoby muszą na tej wyspie mieszkać. A w Anno 1404 to jest jakby kompletnie nie ma to znaczenia, czy są ci ludzie w wiosce, czy nie, na wyspie, bo jakby ludzie tylko są do tego, żeby płacić podatki. Inżynierowie w 1400... Mówię o 1800. W 1404 tam są jacyś tam patrycjusze, jakaś tam szlachta, coś takiego jest. Kurwa. Do przodu, dawaj. Nie, a to mi się fajnie robi. 5 metrów to jest fajna szerokość. Szlachta nie pracuje, no... W Anno 1404 to nikt nie pracuje. Samo się pracuje, właśnie. Można mieć, wiesz, na jednej wyspie możesz mieć tam, nie wiem, nawet 20 ludzi tylko, powiedzmy, a na drugiej wyspie możesz mieć całe fabryki po prostu wielkie i to będzie działać i tak. A w Anno 1800, żeby te fabryki robiły, to musisz mieć na tej wyspie ludzi, albo ich przewozić potem promami, jak się odblokuje. To jest taka w sumie dosyć duża różnica jednak w mechanice, gdzie jednak w tym Anno 1800 jest to trochę bardziej sensowne, no. Dymoman, dzięki za resuba. O tak wczesnej porze. Ojejku, no wiesz, to musi być jakaś równowaga w naturze. Raz jest live o 17, raz jest live o 12, teraz jest o 22.30, no. Wiesz. Ja. Ale to pole się zrobi, bo ja mam wrażenie, że tutaj jak się tak zrobi na skróty jak teraz, to coś tam będzie potem chyba mniej tego plonu, co? Się zobaczy, jak się taka będzie kosić. Talerzóweczka brzmi trochę rozsądniej, kurwa. Ale to chyba jest, nie wiem, różnica tekstury, szczerze. Ja na czołówkę chyba, co? Tekstury, no nie wiem, może być jakaś różnica potem, że będzie mini. A jeszcze mam dobre oczy, to idzie odróżnić. Niedługo będzie iść 150% od Twitcha za streamowanie w niedzielę, co? Mało. Gdzie posionym? Kurde. Nie posionym. Rozum jak matka. Kurde, ale podobają mi się te brony, fajnie się tym zapierdala, słuchaj. No, tym ursusikiem... No, zajebiona. W prawdziwości też. No, też tylko, miałem że... tylko trójki właśnie. Może niekoniecznie zaraz po żniwach, nie? W sumie to jest takie trochę... Suzgę. Ale talerzowe jakieś, kurde, brony ściągnąć, zobaczyć. Dalej nie rozumiem różnic między kultywatorem... To jest kultywator, tak? Czy to są brony? No. No, zalicza się raczej do kultywatora po prostu. Czyli każde brony to kultywator, ale nie każdy kultywator to brony. Tak i nie. Czemu, to nie wiem. Ja się nie pytam. A, posiony miody, kurwa. A teraz jeszcze można, bo to jeszcze nie wzeszły. O kurde. Został. Bukiecik. Ja będę na to mówił bukiecik. Jak taki zostanie pojedynczy habaś na polu, co ktoś bizonem mnie ten złapał, to chyba ja tutaj akurat kosiłem. Tak. Nie, to ja kosiłem. Znaczy, ty trochę i ja później trochę. W
współwina. Mchacie, widzisz, jak ci tak Semix robi, kup se auto lepsze od niego i też mu tak zrobiło, to to tak puf, puf, wiesz, takie marchewy tego, że mu się głupio zrobiło, to mu będzie w syn, już nie będzie ci jeździł. O! Bardzo dobry plan. Ale posiony miodę. Ura. Fajne to broń. Szkoda, że już roboty na nich nie ma. O, trzeba będzie siuntkę zatankować. Dobra, jadę na bazę i wezmę sobie jakiś ten na, do nawozu coś. Chyba do Mizaro. O kurwa, posionym! Monka Steve normalnie. No. Dobrze było film, czy tfu łasku, że masz te, że nie ma właśnie takich AE jakichś, co sobie wiesz, gdzieś jeżdżą po tych polach i uprawiają je, tylko nagle tak jest. Chyba fajny feature był. Byś chciał widzieć, jak oni jeżdżą, Jeronie. No kurde. 19 chyba był właśnie taki mod, no to AE, co wiesz, po prostu ścieżkę tak generowało na polu i sobie jeździł tak. Fajny to był. Jako pomocnik, jak się na singlu grało. Dobra, Kajo, mam ten duper sztycel od nawozów. Tu jest ten, sam stoi. A tu jest. A? Ej, tylko czy ten to udźwignie, aby... Oj. Strzał ze sprzęgła. No to na to pole tak z 300-350 litrów zeszło. Aż tego. Ta ziemniaka, hej. A nie, to nie ziemniaki. Tam jest nawóz. Kurwa, te sanki to są na chuj potrzebne tutaj, czekaj, ja to sprzedam. No. Później się pobawimy. Zimą będzie. Ewentualnie kulik. Lato, wiesz. 300 zł to kurde. Rower ino, niech będzie. Rower się przydło. Ja. O. Dobra, jadę. Dobra, nie stoi na tym, nie staje, nie staje także dobrze. I? Dobra. No, nie, no prawie go dźwiga, ale... Może ta noga przy tym sprzęgle, Ale da rady. O, dobre, kurde. Zrobione. To lata. Dobre. Wszystko? Wszystko. Sarenki biegają. Oj, to chyba będzie za słaby ten ciągniczek jednak.
Ej, no ale bez jaj, co to robi? Do tego kręci kółkami takimi tam talerzami. Czemu to tyle wymaga pary? Wałek bierze sporo przełożenia. Dobra, ale ile? No ja wiem, tak, że ma WOM, no ale to... Te, ostatnio tego... Czekaj. Nie Grubera, tylko... Mulchera wzięliśmy. To też żeśmy się zdziwili, jak 40 nie dało rady. Znaczy tak ledwo co. A niby było, kurde, pod 40 kuni. Chociaż dobra, nie, w sumie tam jest ten. Pójdź tu tą 60, bo ja się tu poskładam tym, a tego nie zrobię. Znaczy, już ich zatankować je muszę, bo stanie w polu. A jo. I będzie dopiero. Będziesz lotał z Boniokiem. Z bronami se radzi ładnie, z siewnikiem też by se pewnie dał radę, ale widzę, że rozrzutnik to już go przerasta. No, no bo... na mój łeb, no to taki kuźwa siewnik, to trochę ma więcej ruchomych części, więcej tam go trzeba ciągnąć. Albo takie brony, niż kurde ale taki rozrzutniczek. Ten siewnik jest ściągany, a nie napędzany przez wałek WOM, także wiesz, po prostu tam koła napędzają cały ten siewnik, nie? Więc to też inaczej, że jest. A to ja nie wiem. No. Zatorium też by się szło pewnie pociągnąć, ale bez przesady. Te 40 tam chyba fabrycznie miała coś koło 40 koni, a 60 60, nie? To wiesz, 20 koni różnicy. Albo ten, weźmiemy bizona i bizonem będziemy ciągać siewnik. Tak. O kurwa, najlepszy. O. Siema mieściu, kurwa. Ja tankuję. O kurwa. Podrożało. Rowerem, kaczką. Dobra, jodę. Spróbujemy wziąć tę ślężę i ją zatankować i zobaczyć, czy to w ogóle ruszy z tym. Świetnie, żebym się wywalił przez Francuza. Nie. Się zatrzymał i ja wjechałem na niego. Świetnie. Mogę? Czy nie mogę? Mogę, dobra. Nie mogę. Musisz mi zresetować świątkę. To się przez mapę robiło, nie? No, albo podejść i super siłą wść. Jak wolisz. Me bierze lewarek. Ała. Dobra, jodymy dalej. Tu, że tak testowo psiuknę tylko, czy to w ogóle się, wiecie, da radę tym ciągnikiem ogarnąć. O kurde, on ma problem to wyciągnąć pod górę w ogóle tutaj. Kurde, bizonik tak ładnie reprezentuje to, tylko że wiadomo, gdzie zajechać. Tam jest ten rozrzutnik na polu jest. Dobry. Dobra, uwaga, próbujemy, łaść. Dobry. Jak coś wiesz co zrobimy? O kurwa, nie do rady! Weźmiemy moda na tego, na łańcuch i będziemy się ciągać. Dobra, to jednak trzeba będzie, nie wiem w sumie czym.
czymś innym. Dobry. No na jedynce, no na jedynce, nie będę na jedynce, ja 4 na godzinę. Czekaj. No 5. Nie no. A to też nie chodzi o to, żeby wszystko ciągać, wiesz, żeby jakieś mody. Jak na razie jakoś to idzie. Nie chodzi o to, żeby do Ursusa podpiąć zaraz jakiś siewnik, słuchaj, 20 metrów czy coś takiego. Siuntka, tylko farming kurde. W sumie taki był właśnie, że to w sumie bela jaka maszyna, to kupujesz po prostu ciągnik, która ma 500 koni i te, na małymi to nic się nie da zrobić, możesz sobie przyczepkę przewieźć ewentualnie, pustą. O, pod górę ma to problem? Nie, idzie. No zmieniaj te biegi. O. Już tyle żeś baku opędzlował? LOL. Ale to paliwo żerne. Dobre, zrobione. Dobra, czyli można przyspieszyć do następnego jakby jakiegoś tam poziomu czegoś. Gdzieś to pewnie będzie trzeba właśnie chwasty psiupnąć. Ja randapem, kurwa. O kurwa, ale speed! Łe, hopie! Ale żeś doleciał. Całą noc żeś jechał. O, dobra. No jeżeli tutaj... aż kurde urosło. Czemu to wymaga... O, nie, dobra. Nawóz i... albo chwastownikiem, to się da jeszcze chwastownikiem przejechać? Tak, bo widzę są, ale powinno dać radę. To co, bierzemy chwastownik czy chwastoksem psiuknąć? Czemu? O, nieobojętne. Dobra, chwastownik pewnie potrzebuje milion koni, czy coś takiego najmniejszy. Ta, najmniejszy, dobra, ma 6 metrów i jest taki kuźwa giga. Gigussi. Aerostar Exact. A, bo są jeszcze na opyski. Ale, ale jest dość tani kurde. W sumie. O, agromasz jest, o, czekaj, a to jest chwastownik? Agromasza z modów? Co, od kiedy? Znaczy, wiesz co, bo widzę tutaj... Okej, okay, może ewentualnie opryskiwacz. Tu mamy pewnie opryskiwacz. Taką... A, bo ona ile wymaga? O kurde. Tylko to, kuźwa, 130 koni potrzebuje. No to tutaj taka ciągana 12 metrów ma 30 koni. Lol. Chwasty a taka... można i... Takie coś tutaj, 6-metrowe, ma 60 koni wymaganych. A tamto jest nawałek, a to jest ściągany. Co idzie nawałek? No, jako nie chwastownik, a jako opryskiwacz. Ano. A to? A to jest siewnik razem z chwastownikiem? Co to za cuda? Plewnikiem? A tu jest coś tak jak plewnik? Nie słyszałem o czymś takim jak plewnik. Kasza, bo pali paliwo. Chyba, że chodzi o chwastownik. Czy plewnik? Nie rozumiem. Na pewno usunie na przykład mulcher. Chwasty. Ale wszystko usunie. Ja bym wziął ten opryskiwacz. Od Unii. Ale mamy opryskiwacz. Stoi tak? W szopie. Tylko, że a, trzeba albo siuntką, albo zatorgę. A to tą Unię masz? Nie wiem, co mam. Z tych nowszych.
Coś mam tutaj, stoi taki o. Senza. Dzięki za suba ziarno YouTube 1. Dziękuję bardzo, dzień dobry, witam, dobry wieczór. Coże? No tak, Unia coś tam ślęża, tak. Aha. No a to. No to niby teoretycznie wymaga 30 koni, lol. To? No, według sklepu tak. Aha. A to, nie wiem, spróbuj z 60, ale coś mi się wydaje, że to nie da rady. Dobra, zostawię to na razie. Jak nie da rady, no to 60 się będzie nawóz sypać, a zatora się weźmie i się będzie pryskać, no. Trudno. Pyr. Dobry tam nawałek, o, dobry. Zara tutaj domy rody. Urszajanie domy rody. O kurde. A klik. O kurwa. Dobry. Siuntka zawsze do rady. A kurwa idzie. Jak gdzieś coś krzywo, że ich pojechał. Dobra, tylko zrobi. Że też... Siuntka do tego rozsiewacza nawozu też była akurat dobra. No. Ten zaś jest za słaby. Zator to jest przesada trochę do tego. Kurde. No to 40 sprzedać i wziąć drugą siuntkę żółtą. Ale 40 daje radę z bronami na przykład, no. Aha. Drugiego Zetora. No, nie no, Zetor taki wiesz, jeden taki dupny nie będzie, a to 60 rzeczywiście drugą czy coś. Co to w ogóle było? A jakaś promocja? Właśnie. Nie. W Zetorach jest też taki mały Zetor w sumie. To jest mały Zetor? To tak minimum 60 koni. Jest mały i on ma 80 koni. A to git. Tu jest taki kurde. Czekaj, to jest ten co teraz mamy? No ten największy, najdroższy? Czy jakiś taki starszy? W sumie nie wiem. Nie znam się na tym, ale jeden paskudniejszy od drugiego, kurde. Nie podobają mi się, brzydkie są. Ursusy ładniejsze, kurwa. Dobra, to mamy jedno, później Ursus drugi, jeszcze paket serii średniej. Albo 60 z Perkinsem. Co tu można? Jakiś pomodzony, kurde. 47 koni. Pyk! Dzięki Nojaz za resuba. A, są tylko jakieś wersje, tam mniejszy zbiornik, coś tam światła, gdzie indziej troszeczkę coś tam cuda, ale tak to jest wszystko to samo. 360 ma. Też tyle samo. No ten ma 42 konie teraz, co mamy. No to nie. Jak już to takiego chyba Zetorka w takim razie. Albo w sumie, czekaj, a ten, a... o Jezu. Urusin to ma 30 koni. Chyba, że jest jakiś, słuchaj, zmodowany. Ta, turbo. No. Nie. Trzydzieści koni to jest do farminga niestety trochę za mało. Ej, ale on ma napęd na przód też, co?
czorze. W farmingu wszystkie pojazdy mają na 4x4. Nawet ta 60. Ja lubię skitu, on ma normalnie na 4 koła. Wow. Nie wiedziałem, że takie były. A to... O, to jest taki ten... taboret elegancki, to jest... Ale też nie ma jej silnika z turbo, czy coś. Niestety. O. To co, wziąć najtańszego Zetora? Czekaj. Albo taki, chyba może tak. Może taki, o. Ja mam, aż 115 koni, kurde, może mieć. A ten, co teraz mamy, ma ile? 115 koni. Halo, nie chcę go sprzedać. Hmm. 115 koni ma. No to może kupię po prostu takiego Zetorka, tylko że troszkę innego, żeby nie był taki sam. No. Można. Może tu coś jest w małych ciągnikach bez modów. O Jezu. Jaki, co to jest, jak się błyszczy? O. A ty, były elektryki jakieś, nie? A, no. Ale nie... Kurwa, elektryka, szerbroś. A to ten był. O, z wariatorem. Rigitrac. Taki śmieszny. I to chyba tylko jeden był elektryczny, nie? Nie było innych. Możliwe. Tu jest jakiś Bührer, taki stary. Też ma 100 koni. Ale to dobra, nie, to nam bliższe są te... Zetorge. No. Dobry. Pit. Kwaści. Tylko jakiś, jaki jest? Najmniejszy. Ten wygląda na dość taki mały. W sumie. Nie znam się na nich kompletnie. To jest taki starszy, to widać. Aha, i to też widać, które mają napęd na 4 koła, nie? Bo mają te takie opony, takie o, z przodu no. Koła. Rolniki. A te, co mają tylko na tył, to mają takie o. Jo. Głównie. Dobra, ale ja bym wziął tego. 8... 1, 2, 0, 4, 5 bier. A to taki staroć. Teraz ja bym chciał takiego nowocześniej troszeczkę wyglądającego. Ten jest chyba większy od tego, nie? Czy mi się wydaje? Czym to się różni? Aha, napędem. W sumie, dobra. A to dowej takiego. Aha, i ten ma 80 koni tylko. No dobra, to może być. Szybka skrzynia biegów, ale 38. Marka kół. Może tak, żeby nie stał tym przodem do góry, bo to dziwnie wygląda. BKT. Stoi bardziej w poziomie. Obciążnik i opon, czy nie trzeba? Może bez. Naklejki na masce. Whatever, typ 1. Przedni obciążnik. Tak, dawaj, 290 kilo. O, tak, bo tamten wygląda śmiesznie. Jakby, no, culars. Dobra, plastikowe poszerzenia, czy nie trzeba? Dobra, w tym nie będzie. Błotniki przód. Proszę bardzo, błotniki tył, dawaj, długie, dziadowskie. To jest piękne. Przednie światła. O. Też jestem zwolennikiem tych długich. Znaczy zwolennikiem. O, a to tutaj bez tej naklejeczki. Kurde, tu żem omijaki trochę zrobił, widzę z tym sionym. Upsi. Trudno. Typ 5. Osłona wałka odbioru mocy. Wow, kawałek blaszki można sobie nawet, o kurde. O. Dobra, bardzo dawaj, 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 Serbia. No, 3-3-2 na przykład, proszę bardzo. No i elegancko.
takie po błogach fajne, takie fikuśne, a takie retro, kurde, a ten miał być nowoczesny. Mój panie, do miasta przybyła wędrowna trupa wagantów. Kafo rajda robi, dzień dobry, witaj Kafo, dziękuję bardzo za rajdzika. Mordeczko. Wariaciku. Chyba ma dość psychicznie tego. Dawaj, czy się jemy się. Przeserzyna. Dobry, tych chwastów nie mamy, nie hopie. Już ich zwolczył wszystkie. Teraz trzeba ponaważać. 1500 osób, right? O kurde. Ty, gdzie ja, co ja z mapą zrobię? Kurde, czajcie rajda na 1500 osób, matko jedyna. Co? Kto? Co? Kto? Dzień dobry. Co? Dobry wieczór. Kurde, dzień dobry! Co, co? Czy chce mi się z wami grać? Idę się umyć pierwszy. Powodzenia. To wcale nie jest tak, że 6 godzin chwilę tam grałem w Sonic. Jeszcze na precyzyjnie. No. To spodobał ci się? Nie no, fajny jest, że tam trzeba... Ej, siema! Urej! Spoko. Graj realnie. No. Dlatego wziął precyzyjne. A ty się we mnie wjebałeś w tym samym czasie. Pałkis mówi, graj realnie, po czym wpierdala się w buty. Kurde, ja myślałem, że tamten miał takie wystające lampki. A ja takie same zrobiłem praktycznie te ciągniki, łe. Tamtego trzeba będzie stuningować i go, kurde, trochę zdziadzić bardziej. Ty masz czwarty traktor? No? Tak. Na tego zielonego chyba będzie można sprzedać. Meanwhile, ja co mam farmę z jednym traktorem. On już sobie kupił traktora, który ma 500 koni. To wystarczy do wszystkiego, jak grasz sam, nie masz kolegów. Tutaj. Nie, ja akurat miałem 240 mam koni. No ale ja mam, wiesz, ja mam 4 razy większe pola niż ty. Elegancko. Nie no, ale fajna jest tam ta mapa. Nawet podoba mi się. Tak? Tylko nice. Wąskie drogi są. Nie wiem, jak się bić budę zmierz. No mówiłem ci. Pąziutkie. O, kamierdolca, ale da się. W ogóle te pola też są tak pociachane, jakby, nie wiem, ktoś kurde kredką po nich jeździł. Co jest? Czemu 80-konny ciągnik nie jest w stanie tego małego rozsiewacza wyciągnąć pod taką górkę, ej? No właśnie tak Bałtis, który mówi, że kule 500 koni, po czym sam wjeżdża tym zetorem 2 na godzinę pod górę. Moja siódka dała rady. A mówiłem, bierz Ursusa, to nie. Nie no, nie mówiłem tak. A jeszcze ciepły silniczek. Dziwię się, czemu nie widzę nic na streamie, a oglądam 160. Siej z góry naczynie ceramiczne. Ja wiem, wiem, no. Ja myślę, że do rady, kur. Uwaga, części wirujące. No uważaj, uważaj. W ogóle ja u siebie kupiłem też tego, co ty masz, pałki z rozsiewacza, nie? I to nie był dobry pomysł, bo muszę 6 razy do na gospodarstwo wracać, żeby się naładować. Nie moja wina, że pola mają mało azotu i muszę dużo rozsiewać nawozu. Nie no, będzie trzeba kupić coś większego. Tyle. A dzisiaj zarobiłem półtora miliona złotych. No to...
kurwa. Sprzedałeś maszyny? Nie. Robiłem kontrakty. Sprzedał działkę, albo nerek. No właśnie, to też 49. Zarobiliśmy? No dobrze, przepraszam. Zarobiliśmy. Myślałem, że ci nie... Co? A w ogóle śmieszne te pola, te 73 i 74, takie długie. Loindel. A! Co? Wow. Fuck you, what? Poszedł. Oj, kurę, jebło. Jeden się drzewo wpierdolał. O kurwa, kabina pogięto. Jakie wymaga wałowania? Jakiego wap na matkę? 69 na bombie. Wpierdalaj, kurwa, dobre, zdrowe. Chapaj granule, kurwa. Płaczeczki. A co to takie omijaki porobione, Chopie. Cicho i tam, żeś nie widział. Gadał, że widzisz, a ty żeś nie widział. Kurwa, widzisz mnie? Kurwa, widzisz mnie? Kumbajniaki, no wiadomo, bizongi. Bizongi. To tam, chopie, nie zauważysz. Dobre no je. Nie, że się mnie zatrzymał, kurwa, czulu głupi. Nawiezienie 99, 100. Wzrost zbioru plus 70. O, tu 50 jest. Albo tu kwas to jest. Szczerze, nie jechał. Co tu różowego jest takiego? Co to? Co to? Co to? To zebranie. Między. A tak, w trawie? No, jak widać. Czekaj, ile ty tam zarobiłeś? 4000, nie? Jakoś tak. Ja tak na tej swojej mapie co gramy i tak tankujemy traktor na stacji. I tak patrzę, co to się tu pojawia. Po chwili patrzę, jakaś torba, zbierz. Klikam, no zarobiłeś 118 tysięcy złotych. Takie, aha! Ale tylko jedną taką znalazłem. Może była w ogóle pojedyncza na mapie położona. To pole to widzę w ogóle wymaga wałowania. Które? Te co na nich jeździsz. Aha, no to wsiadaj trochę za późno. Wezmę, no. Teraz wałuj. Lepsze zwałuj, kurwa. No tamte dwa to dobrze, że nawiezione, ale to patrzę to wałowanie. Zachwaszczenie i wałowanie. Brązowy i te niebieskie. O, akurat jeszcze teraz pałki możesz wjechać w te pole bez zniszczenia. No jeszcze jest małe, dlatego wjeżdżam. No ale przy kolejnym tym, jeśli coś się już wyśmiało. To na wąskich opunkach trzeba. Czemu zatartowarze? No bo jest... Paczka, jest kilka i są ładne i fajne i dobre i takie. Dobrze, no właśnie, no u mnie na Śląsku, chopie, mamy taki internet, że te 81 mega to ani się bryłki węgla nie zdążysz opierdolić, chopie. Daj trochę wiaderków. Co? Ja, no bo każdy wie, że my na Śląsku to jemy węgiel. Węgiel jemy. Żrymy. Wdupiomy. Kawa, ty chociaż masz możliwość u ciebie światłowodu zdjęcia. Tak, ale nie. Znaczy, u niej są światłowody. No wiem.
Nie to, co u takiego pewnego człowieka Mazowsza. Albo Pomorza. No. A gdzie ja tak, kurę, nosi! Spierdolę, kurę, najebał się, rozbijem. Ale że sprzęgło przyjarł teraz, chłopie. A że poczuł. Snifa. Co? No nie ziewaj, kurwa! Jak się, no tak się odwróciłem, a ten tylko na boku. Kaju jadą. Jep. Miejsca nie ma? A, no nie ma. Co to tam jest za tym... tym... A, brony. Okay. Brongę. Brongę. Ja bym wziął tego i pojechałbym go bardziej zdziadzić. Lampy mu dać takie wystające. Chociaż go pomaluj na czarno albo szaro. W kremówkowy ci taki doli, chłopie. Jak w wojsku. Ty, ale o, przy okazji go zatankujemy. Będzie ładnie, ale mocno. No, tego też się przyda. A ta 60 jeszcze. A naprawdę ta 60 to tak pali, że o, panie. No ten też ma już rezerwę. Dziadowskie chlapacze są, to jest pierwsza rzecz. Najlepsze chlapacze do Zetora to dziadowskie chlapacze. Ja. To jak ja mam zamknąć daszek? Wieje, pizgu! Kierotkowym guzikiem chyba musisz. Wtedy góry w dół, czy tam lewo, prawo i... O, no. A drugim klawiszem tam z tyłu szybkę otwiera. Chyba prawy. Ale sam, sam otwierałem, bo ty napierdziałeś, gdzie jest prawo. Mało. Kurwalo. Tak, jak do TS-a. Się wjeżdżokaś do środka? Jeronie. Ja co tu jakiś... Jakiś ciągnik tutaj stoi. Ciekawa, pisałem ci hasło. No prostszego nie ma. O, czemu kurde! Jest prostsze, bez hasła. Nie mogł przy nim się przemieszczać w ogóle, poruszać, chodzić. Mnie tak zlagowało, że żem się wpierdzieli w kukurydzę. Mega. Dobry. Ja, no. O, a w kanale jest ciągniczek. Taki malusi. Bierę. Wiesz, że masz ciągnik. Dostać hajs. Pieniędzy. O, dobry kurwa. No fajne to, że to taki ten jest warsztacik. Dobry. Kurde, czuję się jak na roleplayu, jak tak stoisz przy tym, jakbyś pisał jakąś frazę. Dobra, troszeczkę sobie zrobimy bardziej takie zmęczone życiem te kolorki. Kolonia. Abyś zgasił go chociaż. A po co? A tam. Paliwo się... Po prostu mechanik widzi, że stać. Że go lepiej, bardziej, wiesz, na hajs naciągnąć. Da się do tego silnik kanału przemalowany na taki, o, proszę bardzo. Kabinka siwa. O kurde, da się. Obciążnik taki na czarno, proszę bardzo, o. Nie wiem, on taki z grubsza. To na jakiś podkład te oponki, felgi znaczy. No tak się wszystko błyszczy, no takie, wiesz. Kawe, ty wejdź na TS-a, a nie. Lma. Nie, no już taki, taki, wiesz, to się trochę pobrudzi później i będzie, kurde.
Dobra, przednie światła takie, o. Typ 1. A te, a koło nie powinny być 3. Jakieś kremowe? Chyba nie wiem. Co tu jest? No te takie trójka zostaw, jest git. Weź te światła. Już te w środku na... A nie te. Co, no właśnie ja, o to mi głównie chodziło, żeby zmienić te w środku na te na zewnątrz. Bez kitu, dentgę. Jedyna. Wydech w masce, czy wydech gdzie? Z boku. O, zapsi. Znaczy, synchroni zapsi. Wydech z boku, czy wydech w masce? Z boku lepiej. Ale w masce jest zaślepka wtedy. Z boku chyba najczęściej widywałem. No z boku są. Przy takich to no. Z boku. Z boku. A maska ścięta czy prosta taka? O kurde. Jakie chromu, kurde. Raczej prosta. Dobra, będzie proste. Wielkie. Ale bez konsoli ładowacza, bo i tak super siła i te sprawy, więc... Dobra. Koła standardowej. Pomaluj na zielono, będzie dentgę. Dobra. A, czekaj, a jeszcze... O, a tu ktoś Ursusa przywiózł. Czekaj, jeszcze... Co ja tu chciałem zobaczyć? Silnik, nie? Ale to silnik jest... A w Ursusie może sprawdzić te obciążniki, jakie są? Puff, się wpierdolił do tego. They see me rolling. No. A wyratował, kurwa, dobry jest. A jak? Kurdek! Jedź, kurdek! Dobry, do pełna, proszę. No kurwa, mi to jedzie i nie mogę się zatrzymać, bo mam silnik wyłączony. Jakie to jest dziwne. O, kurwa, szósteczka ładnie poli. Weźcie gorowiec. Szybszy jest. A, 38 na godzinę. 28. No zdejmij maskę. Załóż przez u otwarte w ogóle, matko jedyne. To się chłodzić teraz będzie. O kurę. Wyjebał mi, wymusił i kurę 10 na godzinę jeszcze stój. Ja pierdzielę. Kierowca, kurde, jak Łukasz ma. Co ta kawa się poubierała jakieś? Jakieś plastiki. No, jak to ser. To taki trój jest po prostu. Od podsza. A, to no. Horsz! Ekle, szkoda, że się gumy nie da palić. On tu zapalił laka. No to co, chyba... Megazord. Chyba pozostaje nam skipnąć czas. Ja. Pies? Piesio. Tylko nie wiem, gdzie jest. W sumie pies. Karmy mu daje, nie?
Dałem. Pakuj się do budy. Zaróbisz, że się nie zmieszcza. Uciekamy. Spierdolomy! Samica! O, kurwa! Gdzie na podachu? To się jeździ się tak. Się najebał na rower, wciąż kurwa nie wyszliśnieje. Nara, kurde! Kurwa, szwagier najebany z imprezy do domu jedzie. A pierdoli się, rozpierdoli, kurwa, będzie... O kur... A jak śmigam. Rajd polski. Pan Pawcio 31, dziękuję bardzo za resuba, siema, 21 miesięcy. Oj. Elegancko. No to później wyjście nie ma. A, bo tu jeszcze Esiąg stoi. Oddaj rower! Chodźcie spać, chodźcie. Chodźcie spać. Dobra, idę spać do budy. Gumiaki, kurwa, zostały. Jakoś kobita tu mieszka, zobacz, jakie są blacie. Snifa. Tu snifa. Damskie, no bawi tutaj, stoi mnie tu w przejściu. Ale a może on woli... Uwielbiam, kiedy ciocia przyjeżdża. Może woli snifa oborinka, nie? O, chlebiczek! Ach, ale dobry. Mordo, gramy w uno? Patrz, co mam. Kwiatuszek. O, zielony! A, zaza. Zaza. A tu jest jakieś wideo, którego nie ma. Tata znów nie działa to wideo. Tata naprawiał ich, wiesz. O, a, bez hitu. Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego snu. O, kiepski strzał. O, kurwa, rano, ósma. O, poli się. Gore! Doba, poli się. O, tu też się poli. A, wreszcie poranek. Zobaczyć, czy coś ciekawego nie jest. Czekajcie, coś zaraz wykombinujemy tutaj. Oho, czyżby Pałkis robił przechwytywanie ekranu? O. Ja tak dostosuję? Ja wiem, my wiemy. Siadam na kanapie tej reklama mocnego fula.
Ale żebym to wykombinował, nie? Kurde. Tych prawa autorskie. Kurde, w sumie. Monkas. Właśnie kiepski świat. Boba, kurwa. Intro w sumie chyba można, no i chyba można srożna, ale wiesz, wystarczy, że w systemie jest piosenka i już chuj. Ale powiem ci, że za dobra jakość dźwięku jest od razu. Płaskie LCD. Ale moment, jak ja ten wstaję i ten zostaje ten obrazek tam, gdzie był jakby na środku ekranu. Fuck you, wow. Dzięki. O, że kiepskich poglądali, kurwa, i dobry. O, ciasteczko narodzone. Kwarantanna vibes. No, ale tego... Dobrze, że dzisiaj nie jest niedziela, bo byś oglądał jeszcze tą, jak to się nazywa, Familiadę. A czemu jest to niedziela. Przyrodowe. Brązowe. Zachwaszczenie takie, co? Bro. Ty żeś obsikał wszystko? Tak. Wszystkie podane? No. O. Grini. Uschnięte chwasty? Jęczmień, no, rośnie. W sumie jo. Uschnięte są. Czemu to tak wygląda, jakby zginiło wszystko w piździec? Zachwaszczenie cena brązowa. Się przestraszyłem normalnie, nie widać nawiezienia teraz. O, rozwala mnie to wałowanie. Okay. No, takie omijaki ktoś porobił. No ja nie powiem, kto porobił omijaki podczas wałowania. No miał taki dobry sprzęt do dyspozycji, jeszcze kurde nie dał rady, no. O, ale nie nasz, ale pies. To na 45. Dogie! Kawa już go tam maltretuje od razu, kurde. Zielony się na zielono. Ale on nie wie, jak tu wejść w ogóle. Chyba na te teamspeaki. On nie wie! On nie wie! Zielony w ogóle Fermina ma? Nie, albo podruba jakaś, nie, no, nie wiem ma. W sumie. Albo autist. Znaczy po ubiorze, nie wiem. Śmiem zgadywać, że to może być on. A no to... No. To już wiem, kto to jest. Autist jest. Się prosił, żeby wejść. To hasło odgadł. A! Chyba. Tak zgaduję. Że się nie przyzna. Wiem, kto jest konfidentem. Bo w sumie, jakby ktoś chciał udawać zielonego kota, to też by się tak ubrał. Też by był zielony. Taki gumowy. To mogło być. Kawa tego pomidora. To nie jest pomidor, to jest jakoś inaczej. On się teraz wabi. Tylko tu nie widać, jak się wabi. Przyczepa czy coś tam inny, nie wiem. Forschlicht. Epona. W sumie to nawet Epona. Na czacie Greena nie ma. To Opona. No. Orej pole. No nie ma do orania teraz nic. Teraz to trzeba czekać. Po prostu w sumie. Chodźmy wszyscy spać znowu. Dawaj. Do spania. No bo co robić? Miś to bawi, w ogóle nie ma do roboty, nie są. Albo zrobić po prostu... Można odejść od komputera na chwilę, a chyba siedzę pół godziny z wami już. O. To pójdę lepiej.
Oj, kurwa, zapierdolę ten lisik. No, 29, jest dobry. Luty! Marzec, czekaj. Opie. A wiesz, Pałki, że takie przewijanie czasu to wcale nie jest dobre? Czemu? No. Ja buguję grę. Mamy śnieg w kwietniu i co? Polska. Tu się chyba nic nie zmieniło. Kurwa, ten robór. Patrz, masz chwasty. No. Nie no, to teraz można na przykład pospać się, jo? Tak, żeby się wyrównała się tam sytuacja, nie? Czy coś. Kalendarzyk mówi, że zbiory dopiero w czerwcu tego chyba jakoś, nie? Czy tam innym lipcu. To jest... Co to są? Co jest? Już to samo robi, nie? Tryb turbo. W maju też nic nie ma do roboty. Deszcz podo. Padzę. Więc jeszcze jeden dzień, nie? Zboże sprzedane, czy... to się sprzeda następnym razem, elo. O, grzmi. Zboże przydarte. Szklarnie zbuduj, to będzie co do roboty. A w sumie? A da się. Dobra, na razie góry. To... Góry! Góry! O właśnie. Na razie... Zapomniałem o tych kurach i w ogóle rzeczy. Można teraz robić, będzie kura. Koszty utrzymania rzeczy i pożyczek? Czekaj, co? O, są gotowe do zbioru już. No toś masz pożyczkę. Teraz ten stan konta wygląda lepiej, no. Hopie. Teraz tak. Ty trzeba kosić. No ja? Ja, to ty bierzesz, czy ja biorę, czy kto bierze? Bizonium. Pokaż, jak tam kwasty. Dużo ich? Ja se, dobra, to ja se teraz zbizonuję jedną, albo idź bizonuj pole, o. A ja będę z przyczepką. A ty możesz kostki robić. O kurwa! Nie widzę. Czekaj, brama. Prasę to trzeba wziąć jakimś większym ciągniczkiem. Tego co przerobiłeś. Jo. Dal mi. A jo idę po trzyczepkę siuntką. A zielony jednorożec może wziąć tego. Albo kawę. Prasę. I prasować. Kurde, ale jeszcze nie ma ten... Trzeba te kostki potem czymś też pozbierać. Kurwa. Zdoch! Tam zdoch. Co jest? Może tak opuść bieg z piątego, co? To mnie ciekawi, mi ile wychodzi tam z hektara. Kębie. Tak. No. No słomy zapomniałem sprzedać, trochę przykry w sumie, bo akurat słomę to. No spokojnie, już teraz jak tak przyspieszyłeś czas, to już jej nie ma. Znaczy słomę te z tego tam, wiesz, Ornego. Złonego. Czemu to się miga? A on nie wie. O kuźwa, ta siuntka pod góra z pustą przyczepą nie idzie jechać. Jeronie, jo to smola, jo się wezna mojego nowego ciągnika onego i on będzie kuźnie ciągnikową. Ale żem kurde omijaka zrobił. Zagodałeś mi. I oto smola ta siuntka, chłopie. Ja się wezna ze środka mojego nowego zetorgę, by naturgać zetorgę.
Ty, ale ten twój awatar to tak trochę jak ty. Trochę jak... No przystojniejsza wersja, taki chciałbym być po prostu kiedyś. No, chciałbym no. powiedzieć taki, no tak. jednak... Tak. Chciałbym Lebem być. Na pewno włosy tam odrobiłem. Rekordy dedgę. Nie wiem czemu ja teraz dgę do wszystko wiem. Ej, kawa rozjechana, kurde. Postać jest szarpable, nie to co, kurde, w realu. Dobra. I... O! Rzucaj ten wsteczny. Troszkę lepiej. Włosy mniej szarpable. Można się na łyso opierdolić, czy se przeszczep z dupy zrobić, kurde. Musisz tupecik i się przebrać w taki blondach. I elegancko. Dobra, idę się. O, opona przyszła na pole, chodzi po tym posionym. O, mam laga pięknego. 1000 pingu. Mm. Cię rozjada. Kola czy jajo? Jajo! O 69. Woo. Te pola to można byłoby w sumie połączyć. Serio, szyberdach, żeby otworzyć, muszę mieć silnik włączony. O lol, a tu się da. Łonymi. Ale jazda. Ale pięknie. Odetkało mi w końcu. O. Gdzieś obok nie ma, a z tyłu jest zic w ogóle. Ups. Z pieniędzmi pożyczkę spłaciłem troszeczkę. Jak tam Dusia wiela mosz wonym? 95. Czemu nie godosz? Ja bym se dobroda. Jada już, chłopie. Dobre. Czarik, wydupiej. Na ducza, ja? Ja. Ty, a tyś zaczął jedno pole, a teraz robisz drugie. Plan był dobry. Tyle powiem. Ciulowo to zorganizowałem. Miało być lepiej, a wyszło gorzej. Nie wiem, tu sobie podjeść gdzieś. Obiada, o. Że chcę w stodoła wpierdzielił. Ja. Plan był dobry. Dobry. No. Ale mało. Właśnie te bele to trzeba, kurde, gdzieś ten... Jasiok pełny. Jasiok pełny. No kajś w sit, no. W jedno miejsce Uż. Najlepiej. Bele kajś. Bela nie do sąsiada, wiesz, jak mówię. Sąsiad złodzie to się jeszcze zostawi. Ale sprzęgło zjarałem, o! Od góry ma ciężko, ale jak już wjedzie, to...
Ja, bo na kaczkę właśnie. Kaczka jest przecież zawalona rzeczami. No ale takimi to tam wiesz. O, zamiast poczekać, to żebym nawrotkę z tym zrobił. Zaraz przyjedzie kaczką. Jest jakie to jest głośno. Jedziesz sobie, jedziesz w rurę, i no co ja mam tą kaczką w pole wjechać, ja? Co ja mam, co ja z tą ręką? Tak się kurde, chyba poduszka skrzyni jest do wymiany, coś mi się wydaje. O. Piesio siedzi, obserwuje. Uff, hazmacie napierdziela na kombajnie. O, ale kaczka giga pomysł, kurde. No to by trzeba poukładać jakoś, jo. Kaczka autoloada? Chyba nie. Nie wiem. Nie no, ale przecież cię wyłączyłem, mordomo, to widły. Weź trochę szybciej podnieć. Tech. Rozbrajają mnie tylko te ledy z przodu tej karty. Widać, że Rusy robili. Na kramęcki błysk. A, bo on nie chce wyżej wrzucić tego biegu, masz kurde. Na ręczny sobie przez to. Nie, chce mi się. Będziesz kurwa wkurwiał. Chociaż bliżej właśnie temu, żeby jednak zmienić. Halo. Nielegalne ledy. Co nielegalne ledy, paniu, żeś mi takie kupił? Oj, nie tak. Taki autoloadzik byłby w sumie fajny, bo to jednak jest strasznie żmudne układanie tych kostek, nie takie trochę mlem. A te... widły, kurde.
Obracanie jest na środkowym przycisku myszy. Przytrzymujesz środkowy i wtedy myszką napierdzielasz. O. Wiela mosz tam, Dusia, że się już rozładował tu po drodze, ja? Ta! Trochę nałonego. No spokojnie. Jak pomoc wyszła. Robota bre, kurwa, jak na PGR-och. Stary kombajnista, nie? Kurde, tego będzie wciul tej słomy, kurde. Trochę mi się nie chce tego układać. Tak szczerze. No. Chciało się kurwa takich małych tych. Teraz kurwa trzeba zapierdalać, no. Stara cierp. Nie, czekaj. Takie. To jest trudne. Ten już raz przyjechał, kurwa, z tymi. A tu jeszcze nie poukładana poprzednia partia. Ty, super partia. O, bo nie widzę. O. Chociaż w prawdziwości, no to się kogoś nie tak... Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. A nie 10. Ten łaza zepsuty. Dzięki za bitsy, Beteriu. Podłoga. Nie no. Z grubsza działa. Pali coś koło 20, chyba 2 litrów na 100. Nie, pali tyle, ile mu wlejesz. Something is no yes. On tyle to może palić, ale jak się był w terenie gdzieś upala, kurde. Co jest zalewane? No benzyna. Czysto benzyna, wiesz, bez żadnych tam fanaberiów. Dobra, nie chcę się tego kurwa zapinać, szczerze. Dusia, weź mi tutaj wciep. Mi się to pojada wysypać. Odjedź. Chyba wszystko już może nie zmieścić zaraz. Tam 3 tony około było. Zaraz trzeba będzie pół zebrać, łyżkę. Dobra, pełno. No. I zjeżdżać z górki. Ta, tą łyżkę. Jak półgarka. A w ogóle tą przyczepkę ma co z tymi kołami od stara, to ona tak wygląda komicznie. No takie zajebiste koła duże, tak? To? Tak, tak. A Lubię. Jakby wiesz... Niska jest, nie? Te burty ma takie niziutkie, to tak komicznie wygląda. Czy to było kafo? Nie. Myślałem, że był kafo. Nie, to nie. To tu, to kawa. Już chciał na mnie. No
gdzie na ciebie bym nigdy nie powiedział. Nie. Złego słowa, nie pisnę. Płaszcz, kolejne modyfikacje pobrałeś? To znowu pobrałem. No. Więcej rzeczy. Ja to tu biorę. Narzędzia do pracy. Nie mam jak wyjść, kurwa. Ty, ale nawet mi nie pokazuje. 5 modów wynosząc 30... Nie no, nie dam rady. Aha, pakiet stracisz. Drony, jakiś siewnik, siewnik, jeszcze raz siewnik i... Co to jest? Aha, siewnikiem z tyłu to można podłączyć. Tak, no to cię, że tyłem, jo. Lepiej. Znaczy przodem. No jak na przód się przepniesz, to będzie o wiele łatwiej. Jest indeed. Na pewno 60 na pewno też nie pomaga, jak tam stoi. No drzewo też nie pomaga. A brak umiejętności jeszcze bardziej nie pomaga. To już w ogóle. Dawaj z pierwszej kamery, a nie. A. To a co jeszcze? Ale się szybko zsynchronizował. No, a widzisz, jak pewnie... ja mam cudowny światłowód? No, chciałem właśnie mówić. Szybki internet ma. O, później po tych żniwach trzeba będzie bizona zatankować. Czekaj, zamknij drzwi, bo ci za dobrze idzie. Nie, żebyś tak nie umiał, kurde. Tak? Ale potrafię za to zamknąć drzwi, chcesz? Pokazać? Już ostatnio. No, nie rusz. Kurwa. Nie było mnie tu. No. Aha. Dobra, to idę spać, nara. Nara. Halo. Kurwa, no pierwsze co zrobił, jak przyszedł, kurwa, dupę umył błyszczącą, pachnącą, przed mi, kurwa, drzwi zamknął. Ja tu się ładnie... Ja cię kręcę. Nie, tak to się nie... Nie, bankafo normalnie. Tu mieliśmy... Aha, dobra, tam jest pszenica, okej. Okay. Będzie jęczmień, no. Stokit. Wolałem się upewnić. W sumie to... Ktoś by mógł przyczepą pojechać. A, bo ty... Już jadę. A, spokojnie się musiał. No, no. Zanim dojedziesz, będzie stół. Jeszcze kogucika ładnie załączę. Nie, bez kitu, muszę wyłączyć kurde manuala, nie, bo na jedynce miałem ręczna, tylko jakie są keybindy do tego. Aś ty jest z tym bizonem. Aha! No, 49, znaczy tam 5. Pojazd, praca... W sumie przymierzyłbym się Kamazem, czy to podejdzie. Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy zaraz. Pan tutaj nie odblokuje, taki jesteś. Mówię, że idziesz spać już. Bajek cię oszukałem, nie? Kurde. Czaty, weź mi ktoś napisz, jak jest defaultowo zmiana biegów, w sensie klawisze na tym. Sprawdzę? No właśnie szukam i nie ma i zanim ja to znajdę, to ogarnę pole. Rue! Dzisiaj! Co? Rue! Poka, poka rue.
Pipa chyba podejdzie. Oho! Dobra, be... O kur... Prawie ładowo. No, samo się trafiło. Chyba było. No Boże, page down na tym, plus i minus. Plus i minus. Dobra, kurwa. Dwójeczka zapięta. Będzie banglać. O! Aha, dobra. Bo ty... ty nie jesteś przeładowany przypadkiem. Ile siadę na jeździesz? Dzięki śliczne czaty. Działa. O, teraz zapierdolo. Szyby takie trochę przymleczone, to tak, jest w takich starych swoich sprzętach. Co to jest, 3X? Wsteczny? Szkoda, że do przodu już się potem nie da. Nie, sprzęgła nie potrzebuję. Aż taką masowistą nie jestem. Mógłbym sobie kierownicę podłączyć, ale... mi się nie chce. Ten automat to kurwa nie wiadomo, to się zmienia samo biegi, kurwa, kontroli nie ma. Tak to wajchom kurwa ciumniejszy jest. Ty, taka masa nawet do środka wjedzie i się wyładuje. Fajno. Ta mazgę można łatwiej trochę chyba. U was dobrze chodzi? Kurwa, tak dobrze chodzi, że pali 22 litry na 100. Chodź, zajebiście. Kurde, nawet na... Ile kobiet już na niego wypałeś? Koleżance mojej mamy się podobał. Nice. Ile ma lat? 50? No to... Wiekowo podobnie. Pewnie za dzieciaka takim jeździła, to się nie dziwi. O, jaki rozpierdol! Ale dobrze, większość jest na tym. Ja, znaczy, no nie jest. Dobrze ci idzie. Kek. Kłada lepiej niż ty ostatnio. O, sarenki. Ja bych to smolił, bo mnie to kurde tyle to zajmie, że czasu, że to jest kurde, trzeba wpierdolić to wszystko na... Jakby był autoload, to jo, ale nawet na te kostki to chyba nie będzie, nie? Czy to tak, o, tak... Jest specjalna przyczepka do tego. Ja wiem, są jakieś tam mody. Ale nawet jest w paczce, masz ją nawet wgraną. Co? Halo, panie przyczepkowy! Ona chyba pod koniec była. Ło? Podjedzie pan? Ach, czekaj! Nie bardzo. Jadę! Przestoje mamy! Fajnie, że to automatyczny przegłost. To tylko 3,5 tysiąca. Czy ja jadę? Czyli ja tak... zapierdalam, ale jaki on jaki porobił, o kurde. Trochę na robocie tam. Szef nie krzyczy. Bo kamaza nam rzucać. Ale to by było nierealne. Gdzie tam 3 metry do góry będziesz kostki rzucał? Dobra.
Nara. Kręca. O. Włączonym headerem. Bandyta. Już nie ma omijaków. Vader time. Ale rozpierdala mnie brak hamulca po prostu. Wyłączony silnik to się stacza, że nie ma opcji. Tego pola, no to też. Tylko musi ktoś przejechać. Ewentualnie, nie wiem, wyładowywuj na ziemię w jednym miejscu i jolo. Na kaczgę. Nie ma tam kaczki. Zarobidzie. Dobry. Ja na to ostatnio, ten ostatniego live'a to mówiłem tą beczką. Nie skaczyło. To nie ma tego, klaksonu. Dobre. Ma. Ta. Skarb. Pięknie! Oczywiście żartowałem. Mocarna ta kaczka, kurde, że ciągnie. Prawdziwa potęga! Dobra. To chyba na... Zapomniał dać pas na środku tego autoka jeszcze. Kawa, czy się wyrobię do przyczepy? Chyba ją. Ten pies. A nie, bo tu je... Zaraz będzie pełno przyczepu. Już jest. Do odbioru. Idę. Bierę. Możesz tego podstawić. No, stop! Kurwa, stój, że ja pierdolę! Teraz dopiero hamulec załapał. No to jest... Kurwa, no ale nowa gra, to jest beta jeszcze, nie? No to pewnie. Okay.
Ciągle pełne kabazem teraz. Zatem ja, mi się wydaje, że to jeszcze nie jest pełne, że jakby ktoś chciał, to jeszcze naładuje więcej. Kurwa, w 5 razy tyle. Kurwa, no, że on się zatrzymał w takim momencie. Lekko zmieniłem już z panikową, hop. Zdupcaj. Przydałby się jeszcze jakiś gościu z akordeonem. By se grał. Założę się, że nie masz psychy zamknąć myśli. Nie. Poczułem. Co Maja poczujesz? Poczułem. To tak, to my tego nie zrobimy, kur. Odbrzyłem. Panie, tam kurwa bojażych pełny je. Czekaj, to nie ma takie proste. Dawaj, nie ma tak dobrze, niestety. O, patrz! O! A tu nawet ładne światełko jest. Po klap! Tutel. Co? Brawo, kurwa! O. O. Dobry. Tutel. Emanuel, to trzeba wsz, bajko. Jakby jeszcze te ziarno miało taką, wiesz, fizykę, nie? Że ona tak pod ten... Buja to przyczepił w ogóle. Ale to nie w tej... O kurde, jedzie! Ale poszedł. Ups.
i po żniwoch. A pole 49 już było? Nie, ona nie urosła. Aha. Się coś teraz zmieniło lewątkę. Nie. Dalej rośnie. Dobra. Pojadę się zatankować. Kucik. Włożyć się. Rozsyci. Genia, kurwa, tam nie spadnij z tego masztu. O, hopie. Może na chodnik musiał wjechać. Wąska ta droga w tej wsi. Na! Prawie. O. A, wiedziałem. Tu zaczepia. Ale pięknie wymusiłem. Jeszcze spod znaku stop. Dobry! Kurde, sobie bizonikiem przyjechałem, a co? Ramol! Pada tankuje na odpalonym silniku. Powrót na bazę. I biorę bronkę i lecę z bronami. Więcej wypada tych kostek. Złapie mi teraz. Dobra, ja kończę, bo jest pierwsza już. Czekaj, to dojadę chociaż bizonem. Nie. Oho. Czekaj, zapisz jeszcze raz. Tak. Dobra. Nara. Nara.